Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w czwartym odcinku z cyklu Pecekul na wynos. Tkamy makatkę znowu, tylko tym razem będziemy chcieli, żeby wyszedł nam konkretny wzór. Jest to taki wzór, jak tutaj widzicie, wzór diamentowy i zaraz Wam wytłumaczę, jak go zrobić, o co chodzi, jak go sobie rozrysować i rozliczyć. Na początku chciałam Wam pokazać, że dzisiaj będę pracowała na takim krośnie drewnianym, który na pewno ułatwi mi sprawę i przyspieszy pracę. Jest bardziej wytrzymały, trwały i nie muszę pracować tak delikatnie jak na kartonie, które może się zgiąć. Po drugie, ten oto przyrząd tutaj spełnia bardzo fajną funkcję i ta funkcja naprawdę przyspiesza pracę, ponieważ jeżeli mam nici nawinięte na moje krosno i ustawię ten przyrząd, ten kawałek drewienka, w którym te nici się znajdują prosto, to moje nitki są też ustawione prosto. I tak jak mieliśmy na krośnie naszym kartonowym, musiałabym sama przeplatać się przez te nici, żeby przeciągnąć wątek na drugą stronę. Natomiast tutaj wystarczy, że ustawię przyrząd pod kątem i co druga nitka podnosi mi się do góry, a co druga w dół, dzięki czemu po prostu wkładam igłę i przeciągam. Na razie zrobię tak tylko przykładowo, tak? Bardzo przyspiesza mi to pracę. I teraz gdybym chciała pójść w drugą stronę i nie zmieniłabym tego, no to tak naprawdę moja nić wraca w ten sam sposób i robótka się truje. Natomiast jeżeli przekręcę na drugą, nitki zmieniają swoje położenie. No i ja teraz przekładam igłę z moim wątkiem po prostu pod tym tunelem, który tutaj powstał. No i od razu mam kolejny rząd. Także jest to duże ułatwienie, duże uproszczenie i przyspiesza nam po prostu pracę. Także to Wam chciałam pokazać. W dzisiejszej pracy to aż tak bardzo nam nie będzie potrzebne, ponieważ będziemy musieli liczyć, pod jaką ilością nitek przeprowadzić nasz wątek. Cały czas będę miała wyrównaną tą moją osnowę, ponieważ czasem będę przeplatać się pod jedną, czasem nad trzema, pod dwiema i tak dalej. Będzie to różnie. Natomiast gdybyśmy robili takie proste wzory, że chcemy przeciągnąć tylko wątek w jedną, w drugą stronę, to wtedy to urządzenie bardzo, bardzo nam przyspiesza pracę. Przechodzimy do naszego wzoru. W tym wzorze diamentowym każda jedna kratka, czy to biała, czy czerwona, oznacza, że jest to przeplecenie nad lub pod jedną nicią. Jeżeli mam białą kratkę, to u mnie we wzorze będzie oznaczało, że moja nić wątku idzie pod nicią osnowy, czyli idzie od spodu. Jeżeli będę miała czerwoną kratkę, oznacza, że moja nić wątku idzie nad nicią osnowy, czyli mam pod jeden, nad. Dalej mam na przykład dwie białe kratki. To oznacza, że będę przeplatać swoją nić pod dwiema niciami. Czyli mam tak, jeden pod, jeden nad i dwa pod. Następnie mam trzy czerwone kratki, co oznacza, że będę swój wątek przeciągać nad trzema nićmi osnowy. I w taki sposób powoli, spokojnie, rząd po rzędzie będziemy robić nasz wzór. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, jak go sobie przygotować i rozliczyć, ponieważ każdy z Was może mieć innej szerokości lub też innej długości krosno, albo po prostu będziecie chcieli zrobić więcej wszerz lub też więcej rzędów wzdłuż. Każdy jeden diament, czyli jeden ten wzór, będziemy liczyć jako 8 kratek, czy 8 nici. 1 od tej pojedynczej z boku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dlaczego 8, a nie 9? Dlatego 8, że wykończenie tego pierwszego diamentu jest początkiem drugiego.
Jeżeli będziemy chcieli zduplikować, czyli zrobić ich więcej, to liczymy tylko do 8, bo mój drugi diament zaczyna się w tym samym miejscu co ten. Czyli mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i znowu idę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I na przykład, gdybyście chcieli skończyć na 3 diamentach, to 3 razy 8 to jest 24. Żeby dokończyć ten wzór, muszę dodać jeszcze jedną kratkę, tak? Czyli wykończenie to jest 25. Ale to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ moja praca, gdybym ją zaczęła i skończyła na samych diamentach, to niestety spadłaby, ponieważ jeżeli mam dwa razy pod rząd nić na samym końcu, na ostatniej nici osnowy mam dwa razy pod albo dwa razy nad nicią, no to oznacza, że ta robótka nie będzie się trzymać. Na końcówkach zawsze nić musi być raz nad, raz pod, raz nad, raz pod. Dlatego muszę dodać jeszcze jeden rząd z prawej i jeden rząd z lewej na wykończenie pracy, co widać tutaj. Tutaj te kratki są jeden pod, jeden nad, pod, nad i tak dalej. Tu jest na zmianę, tak? Gdybym tego nie miała, moja praca by się po prostu nie trzymała, nici by wychodziły i wszystko by się rozłaziło. Więc 8 razy 3 to jest 24. Plus jeden rząd na wykończenie mojego diamentu, 25, plus jeden z prawej i jeden z lewej, to jest 27. Czyli gdybyście chcieli zrobić węższą pracę, to liczycie sobie 27 kwadratów na rozrysowanie wzoru, czyli to oznacza też tyle, że muszę nawinąć na krosno 27 nici osnowy. Ja zrobię swoją pracę szerszą, i wyliczyłam 43. Mam 5 diamentów. 1, 2, 3, 4 i po każdej stronie jest pół, czyli 5. Tutaj też widać wyżej w rzędzie. 1, 2, 3, 4, 5. Tak? 5 diamentów. 5 razy 8 to jest 40. Plus dodaję zawsze jeden rząd na dokończenie mojego diamentu, to jest 41 i po jednym rzędzie na wykończenie, co daje w sumie 43. I w taki sposób rozliczacie sobie szerokość swojej pracy, ale również długość, przy czym pracując na długość nie musimy wliczać tych pojedynczych bocznych rzędów na wykończenie, tak? Ponieważ tutaj od dołu, od góry nie musimy tego wykończyć, więc po prostu jedziecie sobie potem cały czas tak wysoko, jak chcecie swój wzór wykonać. Możecie skończyć na jednym, możecie poprowadzić drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. Mam nadzieję, że to, co powiedziałam w tej chwili, jest jasne. A teraz przechodzimy już do tkania i do tego, żebyście zobaczyli, jak to będzie wyglądało realnie już na krośnie na naszej pracy. No to lecimy. Cały czas mam swój wzór przygotowany, mam również ołówek, żeby sobie odhaczać. Ja sobie policzyłam, że w górę zrobię 16 rzędów i wtedy zdecyduję, czy będę nabudowywała jeszcze jeden rząd. Ja już mam przygotowaną swoją pracę w taki sposób, że zrobiłam na dole od spodu kilka rzędów ściegu płóciennego, a następnie trzy warstwy frędzli. Pierwszą warstwę zrobiłam sobie czarną, następnie białą i znowu czarną. Po frędzlach zrobiłam cztery rzędy ściegu płóciennego i od tego momentu będę starała się zrobić wzór. Na poprzednich filmach moja osnowa była w kolorze białym. Ja ją dzisiaj zrobiłam czarną z tego względu, że będę pracować białą nicią i ten wzór naprawdę bardzo dobrze się prezentuje, jeżeli nić osnowy jest w kolorze, który jest zupełnie inny niż kolor wątku. Gdyby moja osnowa była również biała,
To owszem, ten wzór byłby widoczny, ale bardziej na zasadzie faktury. Natomiast przez to, że mam no, dwa zupełnie przeciwne kolory, jeden jasny, drugi ciemny, to ten wzór będzie faktycznie wyrysowany bardzo ładnie na naszej pracy i to właśnie chciałabym Wam pokazać, jak taki efekt różnych kolorów, tutaj osnowy i wątku, jak to może zapracować. Zacznę sobie moją pracę od prawej strony. Będę czytać wzór od prawej do lewej i będę przeprowadzać tak nić, natomiast później od lewej do prawej. Pierwsza kratka to jest kratka biała, czyli prowadzę moją nić pod. Jedna kratka pod, jedna nad, dwie kratki pod, trzy kratki nad, dwie kratki pod, jedna nad, dwie pod, trzy nad. Ja sobie zaznaczam tutaj, gdzie jestem, bo można się pogubić. Właśnie to jest jedyna trudność tych wzorów, że naprawdę trzeba się skupić, żeby wiedzieć, gdzie się jest. Teraz jestem przy dwóch pod. I tutaj też sobie zaznaczę. I przeciągam moją nić. No i lecę dalej. Byłam dwie pod, więc teraz będę miała jedną nad. Dwie pod, trzy nad. Dwie pod, jedna nad. Dwie pod i trzy nad. Dwie pod, jedna nad. Dwie pod, trzy nad. Dwie pod i teraz końcóweczka. Jedna nad. I jedna pod. I pierwszy rząd będzie gotowy i zaznaczam sobie, że on już jest odhaczony, już jest zrobiony. No na początku, jeżeli planuję dużą ilość rzędów, to mam bardzo długą nić, więc to też trochę trwa. Opuszczam sobie nić. Tu jeszcze mogę sobie naciągnąć. I już widzicie, że wygląda to inaczej. Jedne pasma są grubsze, inne cieńsze. No efekt będzie dopiero za jakieś 10 rzędów. Faktycznie będzie to zauważalne. Przechodzę do drugiego rzędu. Trzy nici nad. Raz, dwa, trzy. Nad trzema nićmi. Teraz mam dwie pod. Jedną nad. Dwie pod. Znowu trzy nad. Dwie pod, jedna nad, dwie pod, trzy nad, dwie pod. I tu już sobie przeciągam. Jedna nad, dwie pod, trzy nad, dwie pod, jedna nad, dwie pod, trzy nad, dwie, jedna, dwie. I również zakończam nad trzema nićmi swoją pracę. Zaznaczam, że drugi rząd jest skończony. Przechodzę do trzeciego rzędu. Trzeci rząd zaczyna się pod dwiema nićmi, nad dwiema, pod trzema, nad dwiema, pod jedną, nad dwiema, pod trzema. I ja sobie tutaj wyjmę. Nad dwiema, pod jedną, nad dwiema, pod trzema, raz, dwa, trzy, nad dwiema, pod jedną, nad dwiema. No słuchajcie, tutaj na pewno jak się kilka razy ten wzór zrobi, to już no z pamięci będzie można lecieć. Natomiast na początku trzeba się skupić, żeby faktycznie nie pomylić tej ilości nitek. Byłam pod jedną, nad dwiema, więc teraz wchodzę pod trzy. Ja sobie tutaj zaznaczam, że tu jestem w tym miejscu. Pod trzy. Też trzeba pamiętać, który kolor co oznacza, nie? Nad dwiema, pod jedną, nad dwiema, pod trzema znowu.
nad dwiema i pod dwiema. I udało mi się, mam nadzieję, bezbłędnie zrobić trzeci. I odhaczam, że trzeci jest zrobiony. Tutaj też przy tym wzorze myślę, że ważne jest to, żeby mieć podobny albo jak najbardziej taki sam naciąg tych nici, żeby nie było tak, że jedne są bardzo luźno wplecione, a drugie bardzo naciągnięte, bo też będzie inaczej to wyglądało. Ja już widzę, że tu ten pierwszy rząd mam luźniejszy, ale kolejne postaram się już trochę bardziej ściągać. Przypominam też to, co mówiłam Wam na pierwszych zajęciach, albo na drugich zajęciach, to, żeby tutaj na końcach było troszeczkę luzu, żeby praca nam się nie zwężała. Idziemy z czwartym rzędem. Jeden nad, dwa pod. Lecimy. Jedna nić nad, dwie pod. Ja sobie to przełożę na drugą stronę. Dwie nici nad, jedna pod, dwie nad i aż trzy pod. Zaznaczam. I lecę dalej. Dwie nici nad, pod jedną, nad dwiema, pod trzema. Nad dwiema, pod jedną, nad dwiema, pod trzema, nad dwiema, pod jedną, nad dwiema, pod trzema, nad dwiema, pod jedną, nad dwiema, czyli jest czwarty, tak, pod dwiema i wykańczam nad jedną. Zrobię z Wami cały jeden taki rząd pełnego diamentu, natomiast resztę już wykończę poza filmem, ponieważ będzie to powtarzanie tego samego wzoru. Skończyłam nad nicią ostatnią osnowę, więc wchodzę pod nią. Jeden nad, dwa pod i aż trzy nad. Dwa pod, jeden nad, dwa nad i trzy. I dwa pod. Wyciągam. Były trzy nad, dwa pod, jeden nad, dwa pod i znowu trzy nad, dwa pod, jeden nad, dwa pod, trzy nad, dwa pod, jeden, dwa, trzy, dwa, jeden i już powoli zaczyna być widoczna ta regularność i powoli widzimy nasz wzór. Odhaczam piąty, lecimy szósty. Jedna nić nad, dwie nici pod, dwie nad, jedna pod, dwie nad. Trzy pod, dwie nad. Trzy pod, dwie nad. Jedna pod. I przeciągnę. I znowu jestem nad. Raz, dwa. Teraz trzy pod. Dwie nad. Jedna pod, dwie nad. Trzy pod. Dwie, jedna, dwie. Nad dwiema, pod jedną, nad dwiema. I pod trzema. Raz, dwa, trzy. Już przeciągam. Dwie, jedna, dwie. Dwie, jedna, dwie. I wykańczam pod dwiema i nad ostatnim. I teraz jeszcze taka jedna praktyczna rada. Przeciągając bardzo dużą ilość nici, dużo łatwiej jest ją przeciągać wyżej, ponieważ tu jest luźniej. Im jesteśmy niżej, tym te nici osnowy są bardziej ciasne i zwarte i trochę więcej siły trzeba użyć. Także dlatego najpierw zawsze się przyciąga górą, a potem dociska. Słuchajcie, szósty rząd z 16 już mamy zrobiony, więc idzie nam całkiem sprawnie. Zaczynamy siódmy.
zaczynam pod dwiema nićmi i nad dwiema. Pod dwiema, nad dwiema i potem mam trzy pod, nad dwiema, pod jedną, nad dwiema i znowu pod trzema. Już sobie tutaj zaznaczam, gdzie jestem. Przeciągam bardziej. Byłam pod trzema, więc teraz jestem nad dwiema, pod jedną, nad dwiema i znowu pod trzema. To jest ta prostsza część wzoru, którą łatwiej zapamiętać. Nad dwiema, jedna, dwie, pod trzema. Tutaj. Tu mi szybciej idzie. Więc jak było pod trzema, jest nad dwiema, pod jedną, nad dwiema, pod trzema. Nad dwiema nićmi i pod dwiema. Przechodzę do ósmego. I ósmy rząd zaczynam nad trzema nićmi osnowy, pod dwiema, nad jedną, pod dwiema i znowu nad trzema. Dwa, jeden, dwa, trzy. Dwa, jeden, dwa, trzy. Dwa, jeden, dwa, trzy. Dwa, jeden, dwa i dokładnie nad trzema kończę. Tak, to był mój ósmy rząd. Ósmy odhaczam, wchodzimy w dziewiąty, pod jedną, nad jedną. I teraz mam dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, dwa. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2 i znowu 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2 i na końcu jest nad jedną i pod jedną. Słuchajcie, no już naprawdę widać, co tu się dzieje. Mi się to mega podoba. Dziewiąty skończony. I lecę tak samo aż do szesnastego. Wtedy się zobaczymy. Jeżeli będziecie chcieli lecieć tylko i wyłącznie z moim filmem, bez rozrysowania sobie, teraz bym szła dziesiąty rząd. I ten dziesiąty rząd następny to będzie odpowiednik rzędu na przykład numer 6. To będzie dokładnie to samo, więc jedenasty rząd to będzie odpowiednik rzędu numer 7 i tak dalej. Ja już tutaj tego nie nagrywam, spotkamy się jak zrobię kolejne 6 rzędów. Już zrobiłam swój wzór i teraz zobaczcie jak to wygląda. To jest mój wzór rozrysowany na kartce. No i realnie wielkość wyszła mi taka. Ja sobie zrobię w ten sposób, że oddzielę teraz ten wzór takim cieńszym pasmem czarnej włóczki i znowu go powtórzę. Następnie znowu zrobię pasmo czarnej włóczki i jeszcze raz go powtórzę. Zrobiłam tak w sumie 4 rzędy. Nasz wzór diamentowy potem przydzieliłam ciemnym pasem. To są 3 rzędy ściegu płóciennego. Znowu diament. Później chciałam troszeczkę rozjaśnić środek, więc zrobiłam 3 rzędy płóciennego na zmianę czarnym, białym i czarnym kolorem. Potem znowu diament, potem znowu grubszy pas i ostatni czwarty rząd diamentu. Wykończę to też czarnym ściegiem płóciennym. Zdejmę pracę, wszyję nici i pokażę Wam, jak już to będzie gotowe. Jeżeli nie wiecie, jak zdjąć pracę i jak wszyć nici, to takie rzeczy robiliśmy w poprzednim odcinku, także możecie sobie wrócić. Jeżeli chodzi o te frędzle tutaj, to po zdjęciu, po wykończeniu całej pracy będę je obcinać. I też na końcu już na zdjęciu pokażę Wam w jaki sposób. Będę chciała te spod spodu czarne zostawić najdłuższe, potem białe troszkę krótsze i te czarne zewnętrzne jeszcze
krótsze. Także za chwilkę pokażę Wam już pracę skończoną. Makatka skończona, wygląda ona tak. Tutaj frędzle przycięłam na trzy różne długości. I tak wygląda nasz wzór. Dziękuję Wam za dzisiejszą lekcję i zapraszam za tydzień na kolejne zajęcia. Do zobaczenia!